Brodnickiej właśnie, która tutaj z bliska będzie obserwowała pojedynek Laury Grzyb. Przegrała także na dystansie 6 rund z Oleksandrą Sidorenko, też zawodniczką Tymek z Boxing Promotion. A więc czas na to starcie, które będzie takim ciekawym wyznacznikiem Laury Grzyb. Ostatnio zwycięstwo przed czasem nad twardą Bojaną Libiszewską porozcinała po prostu swoją rywalkę ciosami Laura Grzyb i zobaczymy, jak wypadnie na tle Moniki Gentili. Walka zakontraktowana na 8 rund. Być może jeszcze w tym roku Laura Grzyb doczeka się naprawdę ciekawej walki o ciekawą stawkę, bo mówi się o tym, że promotor Mariusz Grabowski ma już na oku ewentualnie pojedynek o mistrzostwo Unii Europejskiej, a w dalszym kroku o mistrzostwo Europy. A sama Laura, jak z nią rozmawiałem podczas ceremonii ważenia, ona mówi, ja chcę być mistrzynią świata. Oczywiście, krok po kroku, step by step, ale moim celem jest pas mistrzyni świata. Zobaczymy zatem, jak wypadnie na tle Moniki Gentili. 8 rund, rundy oczywiście dwuminutowe. Tak to wygląda w boksie kobiet. Monika Gentili, bardzo twarda zawodniczka, ale teraz świetnie lewym sierpowym odszedłem, trafiła Laura. 11 porażek, ale tylko dwie przed czasem. Tylko naprawdę wielkie zawodniczki wygrywały z nią Katie Taylor, mistrzyni olimpijska przed czasem, jak również Nicole Wessner, też niepokonana zawodniczka. Ma bardzo aktywna, wiadomo, przewaga szybkości tutaj będzie zdecydowanie po stronie Laury, ale to doświadczenie taki spryt ringowy tutaj promotorzy liczą, że zademonstruje to podczas tej walki Monika Gentili. No ma na pewno dać doświadczenie Laurze Grzyb, ma dać jej te rundy, które ona potrzebuje ewentualnie przed pojedynkami o wyższą stawkę. Wiemy, jak dobra tendencja jest teraz w świecie kobiecego boksu. Eddie Hearn inwestuje poważnie w kobiety. Platforma DAZN również. Mamy naprawdę dużo walk takich topowych pięściarek, które tworzą świetne widowisko. Przecież oglądaliśmy to chociażby na galach Eddiego Hearna w jego ogrodzie podczas tego serialu Fight Camp. I my liczymy na to również, że w Polsce będzie zmiana warty. Dobry prawy Laury Grzyb, jeden drugi. Próbuje teraz podjąć bezpośrednie wymiany ciosów Monika Gentili, ale jest na razie zbyt wolna, zbyt przewidywalna i pierwszą rundę oczywiście wygrywa Grzyb. Bardzo ładna końcówka Laury. Trafiła mocnym sierpowym, potrafiła odejść na nogach, później znowu złapać takim mocnym ciosem Gentili, która ruszyła zdecydowanie do przodu. Laura Grzyb ma za sobą też dobrą karierę amatorską. Ona była przez lata w kadrze narodowej, była wicemistrzynią Europy kadetek. Ja wtedy ją oglądałem w Cetniewie, to było lata temu i było widać, że drzemie w niej taki ciekawy potencjał do boksu, już nawet w kontekście tego boksu zawodowego. I na razie spełnia się tutaj w tym zawodowym boksie. Sparowała między innymi z Aleksa Skubicki ostatnio. Tu był świetny lewy sierpowy, no, trafiony w skroń. Gdyby ciut więcej skrętu było w tym uderzeniu, to kto wie, czy Gentili nie znalazłaby się na deskach. To idealny moment, idealny timing właśnie. Pozwoliła wystrzelać się ze swojej akcji Gentili i samemu uderzyć bardzo mocny, precyzyjny lewy sierpowy. Opowiadała ostatnio o tym, że trudny okres w jej życiu za nią była pandemia koronawirusa, straciła pracę, musiała zawiesić studia, rozstała się też z chłopakiem, więc dużo zamieszania w życiu Laury Grzyb, ale miejmy nadzieję, że to zamieszanie nie będzie jej w niczym przeszkadzało. Pierwsza runda wprowadziła nas raczej w nastrój taki, że Laura jest w bardzo dobrej dyspozycji. Wiadomo, że będziemy patrzeć na nią w kontekście walki Aleksandry Sidorenko czy Ewy Brodnickiej z Gentili, żeby zobaczyć, czy praktycznie nowa siła kobiecego boksu wchodzi do tej kategorii wagowej. No ale teraz świetnie skontrowała prawy podbródkowy, lewy sierpowy z odejściem prawej nogi do tyłu. Próba również ciosu podbródkowego Włoszki. No widzimy, że dąży do takiego zwarcia, do wymiany i walki cios za cios Gentili. Ale Laura ma też niezłą pracę nóg i na razie te nogi nam tutaj pokazuje. Ale widać, że widzi to miejsce na prawym podbórkowym, pochylona tułowiem do przodu Gentili, stara się wywierać presję. Jest tam właśnie idealne miejsce, żeby takimi podbórkowymi zatrzymać się rozpędzoną Włoszkę. I to robi Laura.
No jesteś taką charakterną dziewczyną, Laura Grzyb. Mówi sama o sobie, że jest śląskim zakapiorem i chce pokazywać to w ringu. Ojciec pracował na kopalni, ma 4 siostry, więc liczna rodzina, liczne też wsparcie oczywiście za nią. No i zapewne rywalizacja w młodszych latach z rodzeństwem, siostrami. No i teraz ładnie się oderwała. 4-3 siostra, ale musi uważać, bo Gentili ma teringowe doświadczenie i potrafi również w momentach, gdy się wydaje, że jest naruszona, odpowiedzieć swoją akcję. Szanowni Państwo, kolejna runda już za nami, a pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć nasze... No właśnie, ciosy podwórkowe to jest ten element, który może być tutaj bardzo potrzebny Laurze Grzyb, bo wychyla się do przodu Monika Gentili i tam będzie swoboda i miejsce, żeby takie uderzenia stosować. Spokój, lewy, prawy, lewy sierp. Prawy, prosty, lewy sierp. Raz, dwa, hop, lewy. Nie przystawaj mi w akcji. Okej? Okay? No, dawaj siebie wszystko teraz. To jest. Trzecia runda. Spokojnie, oczywiście nie porwij się z motyką na słońce. Spokojnie, ale kontroluj więcej tych lewych. Więcej akcji. Więcej się, tak, ale więcej sierpowy. Prawy, lewy sierp, to jest. Dawaj. No widzimy, pomimo tego, że Laura wygrała dwie rundy, to tutaj trener mówi, no co jest, pokaż więcej, pokaż to, co robisz na treningach, a więc jeszcze taka próba dodatkowej mobilizacji. Przeglądałem włoskie media przed tym pojedynkiem i tutaj poświęcało się więcej uwagi tak naprawdę nie Laurze Grzyb, co samej Częstochowej. Oczywiście obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, to o tym włoskie media pisały, związane oczywiście z historią Częstochowy, czyli miasto, w którym jesteśmy, w którym organizowana jest ta gala. No i tak słuszna uwaga, że boksowała, że nie szukała tej akcji kończącej, tylko po prostu wyboksowała sobie przewagę. A widać, że Laura potrafi boksować, więc o, teraz ładnie im moment na kontrę. O, tak jak teraz właśnie, przepuściło ładne wejście 4 ciosami. No, musi właśnie unikać takich wymian w pół dystansie, bo tego szuka Gentili. Na moment tylko zmiana pozycji na Mańkuta. Taki jeden delikatny prawy wypuszczony i wróciła do normalnej pozycji. Przestawaj tym lewym cały czas. Przestawaj tym lewym, da. Idę w drodę, daj im, dawaj. Minuta. No i na razie pojedyncze lewe proste. Tymi ciosami chce ustawić sobie Gentili. Ma Laura Grzyb. No bardzo defensywnie nastawiona Włoszka. Widzimy, że w ogóle nie jest pierwsza w atakach. Tutaj cały czas pole do popisu ma Grzyb. Szybciej boksuj, luz, luz. Jeszcze lewy prosty po tej akcji. No to są te momenty właśnie, w których Gentili zrobi te 2-3 kroki do przodu, żeby ewentualnie pokarać ją ciosem sierpowym. A ta lewa ręka pokazała nam już w pierwszej rundzie, jak można doskonale i umiejętnie Gentili zaskoczyć. Tak, widać to doświadczenie ringowe Gentili. Ona czeka, skończy bić swoją akcję Laura i wtedy liczy, szuka szansę na to, że te ręce nie wrócą do obrony i będzie miejsce, żeby ewentualnie skontratakować ją swoim atakiem. No też bierzemy pod uwagę to, że Gentili ma na koncie 106 rund w zawodowym boksie, a Laura Grzyb 5 rund, więc tutaj przeskok doświadczenia jest ogromny. Mówiłem o tej karierze amatorskiej Laury Grzyb. Karierę amatorską ma również Gentili. Była wicemistrzynią Włoch z 2010 roku, brązową medalistką Mistrzostw Krajowych w 2011 roku. I taki ciekawy wywiad czytałem z Moniką Gentili, która mówiła o tym, że niestety, ale we Włoszech boks już właściwie nie żyje. Nie ma nowych gwiazd, nie ma nowych pretendentów, pomimo tego, że przecież na włoski rynek weszła grupa Matchroom Boxing. To w dalszym ciągu nie udało się tam stworzyć takiej machiny, która gdzieś ten włoski boks by napędziła. Balans, balans, duży, bajera, uniki,
balans, luzik, bajera, podpowiada trener Laury Grzyb. Tak ma wyglądać ta czwarta runda w jej wykonaniu. No właśnie tak jak teraz. Najpierw był prawy sierpowy, potem dokładka lewy. Musi uważać, bo naprawdę twardo zawodniczko Gentili, właśnie taka dosyć jednowymiarowa, schowana za szczelną gardą, ale gdy tylko widzi, że jej rywalka przestaje bić ciosy, w tym przypadku Laura Grzyb, to próbuje wskoczyć odważnie wydłużoną serią złożoną z kilku ciosów. No też cały czas tak rusza się, robi takie delikatne przeruchy Gentili, a więc nie przyjmuje też tych uderzeń na sztywno. Zawsze jest tutaj ta amortyzacja przed ewentualnymi atakami Polki. No tu biorąc pod uwagę ten wiek Gentili, 43 lata, to myślę, że trzeba byłoby ją zmusić po prostu do ekstremalnego wysiłku, żeby ewentualnie marzyć o tym, by ją zastopować. A więc bardzo duża liczba ciosów, ciągła intensyfikacja ataków i trzeba byłoby tak skrupulatnie, regularnie przez całe 8 rund. No ewentualnie, tak jak mówi stara maksyma pięściarska, nie ma odpornych na cios, są źle trafieni, precyzyjny. W odpowiednim czasie uderzony cios może każdego posłać rywala na deski. W tym przypadku rywalka. Stop! Mówiła Laura Grzyb o tym, że spodziewa się tutaj wymagającej przeprawy w Częstochowie, bo Gentili jest bardzo silna i mocna fizycznie, tak charakteryzowała rywalkę. Piątą rundę masz teraz. Chodzisz lewym kuj, już luzu boksuj, nie spina się tak. Na cały czas jest próba jeszcze podkręcenia Laury Grzyb przez trenera Marcina Bazana. Zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Jesteśmy w drugiej połowie tego pojedynku, a więc starcie numer 5. Laura Grzyb i Monika Gentili. Wspominaliśmy o tych walkach Gentili w Polsce, przecież generalnie z Włochami mamy też taką dość bogatą historię rywalizacji, bo pierwsze, co mi się narzuca na myśl, to pojedynki Krzysztofa Włodarczyka z Giacobbe Fragomenim. No oczywiście jeszcze mój akcent, Mistrzostwa Europy jest Paulo Widoza, więc dokładnie, no ty wspominasz polsko-włoską. Włochy jak najlepiej, chociaż walka oczywiście była w Anglii. Ale tytuł Mistrza Europy, który później otworzył ci furtkę do walki o Mistrzostwo Świata. No teraz trochę zmiana techniki w wykonaniu Laury Grzyb, ale bardzo mi się podoba właśnie ciosy z obrony, z krokiem w tył. Widać, troszkę brakuje lewego prostego, żeby przytrzymać troszkę rozpędzoną Gentili i wtedy byłoby łatwiej zapewne otworzyć obronę włoski. O właśnie, takim lewym. Aj, lewy sierpowy znowu wystrzeliła Laura Grzyb. No, zauważył to trener, że jednak te ciosy Laury bite z luzu. Nie szukając tego mocnego uderzenia, zdecydowanie celnie trafiają. Boks. Włoszka. Agresywna na pewno jest Laura Grzyb niż w pojedynku z Bojaną Libiszewską. Być może to bierze się też z tego respektu do doświadczenia Moniki Gentili. Oddychaj, spokojnie, uspokój się.
Rozbawę to lecą. Brawa! Więcej serii, więcej ciosów serii. Tu góra, okej? Po dole sierp, po sierpie dół. I lewy, nie przystawaj. Boks! O, ładny teraz prawy zaskoczyła tym Gentili Laura Grzyb. Jestem ciekawy, czy po tych prośbach trenera teraz Laura troszkę bardziej aktywnie zaatakuje, spróbuje wywrzeć taki pressing, żeby to jednak Gentili zaczęła walczyć z krokiem do tyłu. Na pewno będzie łatwiej wydłużyć akcję, celnie trafić. To też na razie ta presja Laury jest bardzo dobra w tej rundzie. Też umówmy się, że nie ma tutaj wielkiego zagrożenia po stronie Moniki Gentili. Ani ona nie bije mocno, ani nie bije dużo, więc wydaje mi się, że zawsze tutaj jest ten element do podkręcenia właśnie, do jeszcze większej intensyfikacji w ofensywie przede wszystkim. Tak jak teraz właśnie. Troszeczkę chce nam pokazać pracy nóg Laura Grzyb. To, co robi doskonale Sidorenko przecież, którą oglądaliśmy ostatnio na gali Team Xboxing Night w pojedynku chociażby z Kariną Kopińską. Box! No naprawdę, starsza Sidorenko wręcz perfekcyjnie potrafi dostosować tu pracę nogach. Timing, naprawdę precyzyjne uderzenia, nie spieszy się. Świetnie wyszkolona technicznie, śmiem twierdzić nawet, że chyba najlepiej w Polsce. No, myślę, że wielu facetów mogłaby zawstydzić tą swoją techniką Sidorenko. Właśnie pozdrawiamy oczywiście serdecznie Saszę i spoglądamy na to, co wymyśli w ostatnich fragmentach szóstej rundy Laura Grzyb. No, teraz bardzo ładna akcja Laury. Taki kończący lewy hak pod prawy łokieć w okolice wątroby. No i teraz jeszcze raz zaznaczyła to mocne uderzenie. Ja mam takie wrażenie, że Gentili nie widzi w ogóle niektórych ciosów, że ten jej refleks ze względu na wiek no jest już osłabiony po prostu. I czasem zamyka oczy, chowa się gdzieś za tą podwójną gardą, ale nie wszystkie uderzenia dostrzega. Za nami, drodzy państwo, ona zawodowo boksuje od 2012 roku. Najpierw była seria 3 zwycięstw z rzędu. Później 2 porażki z Anitą Torti we walce o Mistrzostwo Włoch w kategorii lekki. No i później zaczęło się już podróżowanie po Europie, po Polsce również. Siódma przedostatnia runda, no tą najbardziej utytułowaną pięściarką grupy Tymex jest oczywiście Ewa Brodnicka, która tutaj z bliska obserwuje tę walkę, jak i całą galę. Ewa Brodnicka, która przygotowuje się już do pojedynku z Mikaelą Meyer, a więc to będzie ta walka wyjazdowa przed mistrzynią WBO. Wkrótce zresztą ma wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ale o tym później, bo teraz zaczęło się bardzo intensywne tutaj bicie pomiędzy Laurą Grzyb i Moniką Gentili. Obie panie podjęły taką ofensywną już taktykę. Zobaczymy, czy tak ta runda będzie przebiegała. Jeśli tak, no to być może że pojawi się tutaj okazja i szansa, żeby Laura Grzyb zapolowała na 4. nokaut w zawodowej karierze. No troszkę przez moment zabrakło koncentracji Laurze. Myśli, że już pojedynek ma wygrany. Troszkę odpuściła tutaj Gentili takim swoim pressingiem, obniżoną pozycją, twardością. Kilka razy naprawdę też teraz mocno trafiła w tej wymianie w półdystansie, którą Laura powinna unikać i jednak starać się boksować na dystans, bo ma szybsze nogi. Lepiej się porusza, jest lepiej wyszkolony technicznie, a nie szukać takiej właśnie brzydkiej, brudnej walki, chociażby tak jak teraz po dystansie. Break! Step back, step back. To. Break, step back.
Mówiłem o tym osłabionym refleksie Gentili. Z kolei u Grzyb funkcjonuje jak najlepiej. Widzieliśmy to odchylenie na milimetry w zasadzie przed ciosem prostym Włoszki. No i lewy hak, tak, to jest ta broń, z której można korzystać, bo jest tam odrobinę miejsca, jest trochę przestrzeni i można ten korpus Gentili osłabić. No dwie bardzo ładne akcje Laury, ale tam zabrakło precyzji właśnie w tym trzecim ciosie na korpus. Pod prawy łokcie. No ale tu musiał się unikać takich przestoi w półdystansie. Ściągaj! Stop! Ściągaj! Potrzebnie przyjmuje takie okrężne ciosy sierpowe. No gdyby było więcej tych ciosów, to też robiłoby takie negatywne wrażenie u sędziów punktowych i z tym musi liczyć się na pewno Laura Grzyb w przypadku kolejnych trudniejszych walk. Więc ostatnie starcie pojedynku Laury Grzyb z Moniką Gentili. No i zobaczymy, czy tutaj będzie już taki zdecydowany szturm Laury Grzyb, czy raczej spokojne czekanie na zwycięstwo, które jest przecież nieuniknione, bo ta przewaga punktowa po stronie Polki jest wysoka. Wszystkie rundy na korzyść naszej zawodniczki. No znowu są te obszerne ciosy Włoszki, a trener Laury Grzyb, trener Bazan prosi o to, żeby spróbować tych ciosów podbródkowych, o których mówiliśmy we wcześniejszej fazie walki, że kiedy wychyla się na przednią nogę Monika Gentili, to tam jest miejsce i przestrzeń, żeby takim ciosem właśnie ją zaskoczyć. Ale podoba mi się Włoszka, charakterna, naprawdę bardzo dobry sprawdzian na ten etap kariery dla Laury Grzyb. No oczywiście musimy pamiętać, że to jest czwarta walka dopiero Laury. Dużo widać potencjał w boksie Laury Grzyb, naprawdę twarda, dobrze wyszkolona dziewczyna. Cały czas chętna nauki, łapania doświadczenia w boksie zawodowym. Marząca też wiadomo o największych trofeach, patrząc na te nasze wspaniałe Polki w boksie zawodowym. No też jest wielką fanką między innymi Amandy Serrano, a więc znakomitej pięściarki zawodowej, mistrzyni świata, jednej z ikon tak naprawdę kobiecego boksu. Teraz troszeczkę się zawiesiła Laura Grzyb, ale natychmiast wraca do kontynuacji tej ofensywnej strategii. No wychodzi po to, żeby boksować, po to, żeby dawać widowisko i tego widowiska szuka w samej końcówce Laura Grzyb. Był jeszcze cios sierpowy z lewej ręki, ale to było za mało, by zranić, by zastopować Monikę Gentili. Pierwsze 8 rund w karierze Laury Grzyb, rund potrzebnych, zwłaszcza jeżeli myśli się o tym, by wkrótce przystąpić do walki chociażby o mistrzostwo Unii Europejskiej. Z punktu widzenia taktycznego to troszkę niepotrzebna taka ostatnia runda, pójść się na wymianę, dajcie dawanie szansy rywalce na wygranie walki przed czasem, ale z drugiej strony dobry materiał, dobra nauka do kolejnego pojedynku i tak jak powiedziałem, przede wszystkim przeboksowano 8 rund. W przypadku walki, które może coś się pasce w niedługim czasie. Dramat, ona będzie grała z moją zawodniczką kiedyś.
No być może w kolejnej walce zobaczymy Laurę Grzyb z Niną Pawłowicz, bo przecież Pawłowicz była przymierzana do Polki. Ostatecznie skończyło się na Monice Gentili. Pawłowicz 5 zwycięstw, 3 porażki, 1 remis, ale ma na koncie m.in. zwycięstwa we Francji na wyjeździe, w Belgii czy remis we Włoszech. I myślę, że to byłby bardzo fajny krok na piątą zawodową walkę dla Laury Grzyb. 23-letnia Serbka Nina Pawłowicz. Sędzia kropka 80-72. Sędzia Molenda 80-72. I sędzia Tuszyński 79-73. Stosunkiem głosów sędziowskich 3-0. Pojedynek wygrywa Laura Grzyb. Jednogłośną decyzją sędziów Laura Grzyb wygrywa tę walkę. Nie mamy co do tego żadnych absolutnie wątpliwości. Był pokaz muzyczny i lekko taneczny przy okazji wyjścia do ringu, a więc już tylko killer elektrycznych gitar. Dzisiaj jest zwycięstwo punktowe, a więc bez knockoutu, bez tego pierwiastka killera, ale tak jak mówimy, scenne.